No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony jak zwykle, Jamci to jest, czyli Grzechu 40, mam zaszczyt zaprezentować kolejny materiał filmowy na moim kanale, tym razem klip o charakterze czysto merytorycznym. No chyba po prostu zbyt długo nie zamieszczałem Q&A, bo sporo się dzieje na świecie i jak widzę zasypujecie mnie wiadomościami, których niestety znaczna część wskazuje na to, że ludzie w dalszym ciągu nie rozumieją sposobu funkcjonowania poszczególnych mechanizmów. To znaczy, to, że ludzie ich nie rozumieją, to akurat żadna nowość, ale w obliczu ostatnich wydarzeń zostało to w dwójnasób unaocznione. Ale do rzeczy. Pragnę wypowiedzieć się na temat tego, co obecnie robi miłościwie nam panujący PiS, który przed wyborami dostaje wręcz socjalnej sraczki i który najchętniej obiecałby nam pieniądze wnuków, którzy jeszcze się nie urodzili. Nie skomentuję tutaj 14 emerytury, nie skomentuję 500+, 1000+, 1500+, milion plus, szkoda na to czasu, i wszystkich innych tym podobnych debilizmów, jakie wymyślają, aby przekupić naród jego własnymi pieniędzmi, odniosę się jedynie do zapowiedzianego wzrostu płac minimalnych do kwoty 4000 zł brutto, co daje mniej więcej coś w okolicach 2800 zł netto, to znaczy na rękę, o ile dobrze szacuję coś w tych krawędziach. Mianowicie PiS wypuścił podobne wici i niektórzy rozpisują się w ochach i w achach dotyczących tego, co to nas teraz nie czeka, jaki bajeczny dobrobyt, no bo to takie mądre władze wreszcie postanowiły zwiększyć wynagrodzenia prostego obywatela, ale fajnie, wreszcie będziemy zarabiali tyle, co za granicą, wreszcie ludzie z Anglii powrócą do kraju, po prostu bajka. Sielanka, jawny Eden. No cóż, może się to wydawać dziwne, ale naprawdę jestem odbiorcą tym podobnych wiadomości wysyłanych od co po niektórych z was. Skoro ludzie piszą podobne głupoty, to najwyraźniej trzeba tutaj powiedzieć parę ważnych zdań celem otrzeźwienia. Ludziska, nie żyjemy w komunizmie ani w gospodarce centralnie sterowanej. Ja wiem, że dziecku może wydawać się to na tyle proste, iż jednym dekretem partia rządząca oznajmi, iż wszyscy zarabiamy więcej i nagle trafimy do raju, bo rząd podjął decyzję o życiu w dobrobycie, ale osoby dorosłe powinny już być nieco bardziej rozgarnięte. Gospodarka wolnorynkowa ma charakter fluktuującego homeostatu, ma zdolność do samoregulacji, a ceny i poziom wartości pieniądza w niej są określane przez system sam w sobie. Mówiąc system, mam tutaj na myśli całokształt w ujęciu sensu largo wszystkich bytów partycypujących w owej mitycznej stajni Augiasza. Żeby złotówka stała się mocniejsza lub żeby obywatele kraju polskiego zaczęli więcej zarabiać, nie wystarczy podnieść płacy minimalnej. Podobne działania są tylko chwytem marketingowym, swego rodzaju kiełbasą wyborczą PiSu, który przed tymiż właśnie wyborami zwykł niestety stosować politykę nastawioną na mało wyedukowanego obywatela. Tym bardziej smuci to w połączeniu z faktem, że owa polityka działa doskonale i chyba nie muszę zaznaczać, jaką tutaj mamy konkluzję. W przypadku płacy minimalnej ona będzie rzecz jasna wzrastać, ale nie w takim tempie, jaki zapowiedział PiS. Obecnie możemy mieć niemal 100% pewność, że po wyborach partia ta wycofa się z tym podobnego postulatu, orzekając, że się nie da, że chcieli, ale nie mogli, no bo coś ich tam zaczęło ograniczać, no i ostatecznie będą wzrosty, ale w znacznie mniejszym zakresie. Mimo wszystko, nawet zakładając, żeby tego nie zrobili, to zastanówmy się na spokojnie, do czego w efekcie doprowadziłoby nie tak gwałtowne podniesienie płacy minimalnej. Oczywiście nie mówię tu nawet o tak łopatologicznych efektach, jak fakt, iż rozwinie to szarą strefę, no i rzecz jasna zatrudnienia na czarno oraz fakt zahamowania gospodarczego spowodowanego wielkim progiem wejścia w postaci kosztów siły roboczej. To oczywiste. Nie mówię tu także o tym, że doprowadzi to do dalszej demoralizacji społecznej, gdyż zasiłki i cały socjal także pójdą w górę. Chodzi mi o złotówkę jako taką. PiS odgórną dyrektywą planuje zwiększyć jedynie płace. PKB natomiast zostanie na dotychczasowym poziomie. Słowem, kraj będzie produkował tyle samo dóbr i usług, więc naturalną koleją losu jest tutaj to, że
że ceny będą musiały iść w górę, aby firmy pozostały rentowne. I tutaj po raz kolejny zaznaczam, można by zahamować ów proces, ale w tylko i wyłącznie wymuszony sposób w gospodarce centralnie sterowanej, na przykład w takiej Korei Północnej, na Kubie czy w Wenezueli. Zresztą ten ostatni przykład jest tutaj idealny. Chciano, aby społeczeństwo było tam zmotoryzowane, więc odgórną dyrektywą paliwo stało się tańsze. Tańsze od papieru, na którym drukują banknoty. Dosłownie, benzyna tam nie kosztuje praktycznie wcale. Fajnie, tyle tylko, że samochody w dalszym ciągu kosztują w eksploatacji tyle samo, więc ludzi w dobie kryzysu i tak nie było na nie stać, na ich utrzymanie i zakup. Efekty? Ludzie zaczęli rzecz jasna przesiadać się na autobusy. Po raz kolejny, fajnie, tylko że w dobie galopującej inflacji firmy transportu publicznego również zaczęły podnosić ceny, bo autobusy też trzeba utrzymać, kierowców też trzeba opłacić, tabor też trzeba amortyzować, wymieniać itd., itd. Efektem czego ludzie zaczęli chodzić na piechotę, bo nie było ich stać na bilety autobusowe, które poczęły kosztować krocie. Więc państwo powołało ustawę komunikacyjną, na mocy której nakazano odgórnie przewoźnikom sprzedaż biletów po ekstremalnie niskich cenach. I po raz kolejny. Fajnie. Tyle tylko, że przewoźnikom przestało się to w ogóle opłacać, więc autobusy przestały jeździć. Końcowa farsa owego łańcucha przyczynowo-skutkowego jest taka, że bilety kosztują tyle co nic, tyle tylko, że kolejki na przystankach autobusowych wynoszą po 200 osób, jak w Polsce w okresie PRL-u, kolejki do mięsnego. A same autobusy są przestarzałe, rozklekotane, zdezelowane, bo nie ma za co ich naprawiać ani remontować. Do czego zmierzam? Ano do tego, że centralne sterowanie gospodarką jest złe z założenia, choć to wie każdy, bo wystarczy ogarnąć podstawy teorii ekonomii Miltona Friedmana. Po drugie zmierzam do tego, że PiS nie ma podobnych mechanizmów co Wenezuela, a skoro gospodarka jest systemem naczyń połączonych, to każda akcja spowoduje automatyczną reakcję. W tym konkretnym przypadku wynagrodzenie minimalne się zwiększy, ergo inne także pójdą w górę, bo nikt nie będzie pracował za minimalną, podczas gdy ma bardziej stresującą pracę i wymagającą od cieciowania na magazynie. I żeby nikt mnie niepoprawnie nie zrozumiał, nie oczerniam tym podobnych osób, nie to jest celem mojej bieżącej wypowiedzi, każda praca jest potrzebna, żadna praca nie hańbi itd., itd. Moim celem jest zwrócenie waszej uwagi na to, że jednak no nie jest to praca jakoś potwornie wymagająca, nie jest wymagająca tak jak zawód bardzo stresujący z potężną odpowiedzialnością, w przypadku którego jak się gdzieś pomylicie, to wylądujecie w pierdlu. Daleko szukać, ja sam ostatnio byłem u swojego szefa i oznajmiłem mu, że chyba nie spodziewa się, iż jeśli minimalna o tyle wzrośnie, to my będziemy dalej pracowali za nasze obecne, dotychczasowe wynagrodzenia. Nawet on, pomimo tego faktu, że jest sknerą, pokiwał głową w zrozumieniu i przyznał, no nie, to by było idiotyczne. Czemu to powiedział? Bo nie znalazłby specjalistów z uprawnieniami po studiach na stołki, na których mogliby oni zarobić tyle, co... No i tutaj wpiszcie sobie dowolny, mało... wymagający zawód z niskimi dochodami. Więc tak jak powiedziałem, ergo? Ano ergo jest takie, że wzrost wynagrodzeń ogólnych. Ale to pociągnie za sobą kolejne konsekwencje, no bo tak, wynagrodzenia się zwiększą, ale jednocześnie nie zwiększy się ilość dóbr i usług produkowanych w kraju. Więc cena tychże dóbr i usług będzie musiała pójść w górę. I to będzie jedyny naoczny rezultat polityki PiS-u, tak zwany spadek wartości nabywczej pieniądza. Więc my zaczniemy zarabiać zamiast, załóżmy, 2000 zł, 4000 zł, tyle tylko, że chleb w sklepie zacznie kosztować zamiast 4, 8 zł. Z tego przeciętny obywatel nie zdaje sobie sprawy. A najgorsze jest to, że chyba sam PiS sobie z tego nie zdaje sprawy. No chyba, nie wiem, brakuje u nich ekonomistów, bo jak słyszałem z audycji radiowej, członkowie owej partii spodziewają się, że na skutek swojej polityki poziom życia w Europie się wyrówna, a Polak zacznie dostawać tyle na rękę, co Francuz czy Niemiec. No jak słucham tym podobnych bujt, no to jestem przerażony.
Przypomina mi to trochę oświadczenia Mao Tse-tunga do narodu, który to człowiek po fiasku, jakim okazały się być programy polityki Wielkiego Skoku w Przód, oznajmił na mównicy na Placu Niebiańskiego Spokoju, że prosi o wybaczenie, ale on zasadniczo nie zna się na gospodarce, więc naród musi się uzbroić w cierpliwość, gdyż droga do świetlanej przyszłości będzie wyboista. Podobnie posłowie PiSu, wygłaszając takowe kalumnie, pokazują albo, że nie mają pojęcia, jak działa gospodarka, albo, że mają ludzi za debili i mówią to tylko i wyłącznie po to, żeby zyskać sobie wyborców, choć jednocześnie zdają sobie doskonale sprawę z tego, że to są bujdy na resorach. Wzrost płacy minimalnej o tak drastyczne wartości nie spowoduje, że Polak zacznie zarabiać tyle co Anglik, ale że będzie nosił więcej papierków w portfelu, bo dojdzie do inflacji. Od co? Więc okej, ja będę mógł zarobić nawet 7000 zł, tylko co z tego, skoro kupię za nie dokładnie tyle samo, co teraz jestem w stanie nabyć za 2000 zł. Podsumowując, ludziska, nie. Nie będzie idylli, nie staniemy się Saudyjczykami z dnia na dzień i nie będzie dobrze. Będzie tylko coraz trudniej. Oczywiście mówię tutaj o uczciwie pracujących obywatelach, bo to oni, czyli ja, będziemy musieli udźwignąć te coraz bardziej nadmuchane programy socjalne, no ale to już inny temat. Jak się łatwo spodziewać, w nadchodzących wyborach nie będę głosował na PiS, choć i tak wiem, że on właśnie wygra, bo większość ludzi jest zbyt wielkimi ignorantami, aby ogarnąć to, że państwo nie jest od rozdawnictwa, bo ono nic nie ma. Każda jego złotówka jest wyciągnięta z naszej kieszeni i każda, jaka wpływa do budżetu, jest dzielona na troje, a następnie zaledwie jej cząstka może powrócić do obywatela w postaci jakichkolwiek dotacji, dofinansowań czy dopłat. Problem tematu, o którym mówię, polega na tym, że ludzie odwracają się od łapy, która wyciąga im portfel z tyłka, bo z wywalonym ozorem skupiają uwagę na tej drugiej łapie, która oddaje im cząstkę z tejże właśnie grabieży. No, jak zapewne się domyśliliście, ja się w ten schemat nie wpisuję, taka moja prerogatywa, nie podoba mi się to, nie jestem z tego powodu content, wolałbym, żeby nikt mnie po prostu nie okradał, bo państwo powinno celować w ograniczenie swojego budżetu najbardziej, jak to tylko możliwe. Im niższy budżet państwa, tym bardziej struktury władzy mają się czym przechwalać. Tym bardziej smutno mi to stwierdzić, no to nie jest żadne wykoncypowane stwierdzenie, bo to również są podstawy teorii ekonomii, ale smutno mi to mówić w obliczu tego, że nasi politycy nawet tego nie rozumieją. Bo PiS, co i rusz, zresztą inne partie dokładnie to jest to samo, idą w ten sam rytm, przechwalają się wysokim budżetem. Ile to w tym roku będziemy w stanie wydać na naród? Nie! Oni się powinni przechwalać niskim budżetem, bo im niższy jest budżet państwa, tym bogatszy jest kraj, czyli obywatele, bo tym więcej pieniędzy zostawiamy w kieszeniach tychże właśnie obywateli, czyli w mojej prywatnej. I do tego właśnie partie rządzące powinny zmierzać, do tego powinny celować. Jeżeli chodzi o sam PiS, tak jak mówiłem, nie będę na niego głosował nie tylko ze względu na sam socjal, którego krawędzie pojmowania przekroczyły już soczystą apoteozę beznadziei, ale także przez to, że jest to partia w znacznej mierze lewicowa. Oczywiście, oficjalnie są to tercelestyczni socjaldemokraci, jak najbardziej, przykrywający się, co więcej, płaszczem obłudy w postaci innego pokroju zapewnień, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktokolwiek, jakkolwiek siedzi w temacie, ten widzi, co PiS robi i jest w stanie tą partię jakkolwiek ulokować z perspektywy lewo-prawo. No niestety, i też dla osób, które nie ogarniają, po raz kolejny na moich materiałach pragnę zaznaczyć, że lewica a prawica nie ma żadnego związku z wierzący a niewierzący. Przez te wszystkie lata mojego funkcjonowania na obu kanałach już wielokrotnie padałem ofiarą różnego rodzaju inwektywów wypluwanych pod moim adresem. No bo jak to tak może być, Grzechu? Bo no, ośmieszasz się. Przecież jak ty możesz powiedzieć, że bliżej ci w stronę prawą, skoro jesteś ateistą? To się nie godzi. Toż to jest w ogóle. To pokazujesz, że nie masz bladego pojęcia o tych światopoglądach. No, nie.
Ma się to do siebie absolutnie nijak, dlatego że to są pojęcia absolutnie nijak nieparalelne, nieporównywalne. Lewica a prawica różni się od siebie z perspektywy tego, gdzie widzimy państwo, gdzie je lokujemy w naszym świecie, jak daleko powinny sięgać jego drapieżne szpony. Czy państwo powinno w ogóle ingerować w życie przeciętnego obywatela, czy też być może pozostawić sobie tych obywateli samopas, prawda? W prawicy stawiamy na własność prywatną, na rzecz jasna nietykalność osobistą, na prawa obywatelskie, na swobody. Natomiast w przypadku lewicy stawiamy na interwencjonizm państwowy, stawiamy na gospodarkę centralnie sterowaną, na zarządzanie odgórne, no i zazwyczaj również państwo policyjne, bo skrajna lewica zawsze prędzej czy później będzie w tą stronę zmierzać. Tak czy inaczej, abstrahując od tego, chcę, żebyście tylko zrozumieli to i zapamiętali sobie na całe życie, że zarówno prawicowiec niewierzący, jak i lewicowiec, który jest zatwardziałym katolikiem, wręcz takim katolem z dziada pradziada, to nie są żadne kurioza ani samozaprzeczenia. To nie ma ze sobą żadnego związku. U nas w kraju się tak utarło, że osoba lewicowa to musi być niewierząca. Z uwagi na to, że u nas lewicę wprowadzali po prostu komuniści. Komuniści indoktrynowani ze wschodu, z sowieckiego Sojuza, gdzie z tego co wiemy założenia marksistowskie dążyły do obalenia religii jako takiej, a i przy okazji no w Związku Radzieckim starano się uchwalić coś, co miało zastąpić religię, czyli samą wiarę w Wodza, tak? Sam Lenin na początku miał się stać takim symbolem. Przecież przypominam wam, że w pewnym okresie historycznym w Związku Radzieckim był odgórny państwowy nakaz posiadania w każdym lokalu swojej podobizny Lenina. Musieliśmy go mieć na obrazie niczym Adolf Hitler w III Rzeszy. Tyle tylko, że podobizna Adolfa Hitlera swoją ingerencję w jakąś, no nie wiem, siedzibę, w jakąś izbę okrajała jedynie do wizerunku, natomiast podobizna Lenina szła o krok dalej, bo w niego ludzie naprawdę zaczynali wierzyć i zaczynali się do niego modlić jak do bożka, ale to są kompletnie odmienne tematy, zresztą kiedyś wam już o Leninie opowiadałem na tymże kanale, dzisiaj spotykamy się w innym celu. Powracając na właściwy grunt, do podwalin, do meritum mojej bieżącej wypowiedzi, nie zagłosuję także na Platformę Obywatelską, gdyż nie można jej ufać w żadnej mierze, bo nie dotrzymuje i nie dotrzymała ona nieomal żadnych obietnic wyborczych. Oni po prostu mają jakiś swój program, a potem jak już się dochrapią do władzy, w ogóle go nie realizują. Co by nie mówić o PiS-ie, chociaż mam o nim negatywne mniemanie, no to jeżeli ma się jakkolwiek obiektywne podejście do świata wokół siebie, zawsze w każdej rzeczy można znaleźć zarówno rzeczy melioratywne, jak i pejoratywne. W przypadku PiS-u melioratywne jest to, że chociaż starają się jakkolwiek realizować swoje założenia programowe, natomiast Platforma Obywatelska nie. Oni mają program, tyle tylko, że w momencie, kiedy zyskają władzę... Przepraszam, no to już nam pokazali, że ten program tego samego dnia wyrzucają do kosza, w ogóle nijak nie zwracają na niego uwagi, prawda? Wręcz przeciwnie, łamią swoje własne postanowienia programowe, podejmując decyzje odbieżne od tegoż programu praktycznie o 180 stopni. Inna kwestia jest taka, że no niestety latami swoich rządów Platforma Obywatelska wielokrotnie zaprezentowała, że przedcenia interes zachodni Europy nad własnego narodu i kraju polskiego, bo często podejmowali takie właśnie decyzje, uchwały, uchwalali takie ustawy, które wcale dla nas dobre nie były, ale z kolei no Zachód tego by od nas oczekiwał, że właśnie tego procederu dokonamy, że takie przepisy prawa, takie restrykcje wprowadzimy. Niejednokrotnie kończyło się to tak, że nasze własne te elity rządzące, nasza własna partia rządząca uderzała we własną gospodarkę w taki sposób, żeby wybić na przykład na piedestał gospodarkę niemiecką, choćby tak jak to miało miejsce w przypadku ustaw węglowych. Zagłosuję zapewne na mniejsze ugrupowanie, no, na tyle poukładane, aby nie tworzyć kwadratury koła, ale i na tyle niekontrowersyjne, iż nie ma wielkiej szansy na jakikolwiek sukces. I choć wiem, że mój głos zostanie utopiony w morzu wrzasków nieforumnej chucpy gawiedzi, to i tak pójdę na wybory.
I to zrobię z podniesionym czołem, bo jestem na tyle ogarnięty i odpowiedzialny, że wiem, iż jeśli próg wyborczy nie zostanie osiągnięty, cała ta groteska się powtórzy w kolejnej turze, co narazi kraj na kolejne miliardy kosztów. Prawda? Każde wybory to są koszty. Miliardy, z których to każda złotówka jest moim ciężko zarobionym w pocie i znoju wychuchanym kapitałem, tak radośnie trwonionym przez partie rządzące, co i róż. No dobrze, no i wyszedł mi film typowo polityczny. Trudno, nie to było moim celem, ale skoro się tak zameandrowałem w odmętach mego umysłu, no to nie zacznę przecież nagrywać całości od nowa, no wyszło jak wyszło, tak? No. Standardowym zwyczajem stuprocentowo odpłynąłem od wątku głównego. Meritum natomiast jest jedno. Pisaliście powtarzane z aprobatą bujdy poselskie o skutkach podniesienia płacy minimalnej, więc chciałem się do tego ustosunkować. Resztę potraktujcie jako dodatkowy oracyjny profit, prawda? No i cóż, sam od siebie dodam jedynie tyle, że chyba powinienem autentycznie powrócić do formy Q&A, bo dawno się ta seria nie pojawiała, a myślę, że też na kanale jest sporo osób, które jednak na tą serię czekają i były to osoby będące stuprocentowo odbiorcami właśnie tej, a nie innej serii. Myślę, że były to materiały dosyć wartościowe z perspektywy czysto merytorycznej i zawsze nie pojawiały się tam ciekawe rzeczy. No i co jeszcze do tego mogę dodać? No chyba tyle. Na razie z mojej strony to tyle. Piszcie, co o tym wszystkim myślicie. Piszcie, czy uważacie, że jestem w błędzie, czy też być może mi przyklaskujecie. Piszcie, co myślicie o bieżącej polityce partii rządzącej. No i rzecz jasna, zapowiedziach na przyszłość. Piszcie o tym, co myślicie o samym podniesieniu płacy minimalnej. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że jest potężna rzesza osób, która jest bardzo mocno rozradowana z tychże właśnie decyzji partii. Dlatego, że dla tych osób, które obecnie są zatrudnione na najniższej krajowej, będzie to prostą drogą do podniesienia własnych dochodów, tak? Więc no one na tym skorzystają. Zresztą to nie jest żaden przypadek. PiS to robi właśnie dlatego, żeby ten procent narodu skorzystał, no bo liczy w tym momencie na głos wyborczy. Oni kupują sobie wyborców, więc to nie jest absolutnie żaden przypadek, żaden zbieg okoliczności. Tyle tylko, że no powinniśmy również zastanowić się, pochylić choćby na chwilkę, na sekundkę nad dalekosiężnymi efektami tym podobnych działań, bo to nie jest tak, że oni zrobią jedno, a reszta się nie zmieni. Każda decyzja, rzecz jasna w gospodarce wolnorynkowej, w której obecnie funkcjonujemy, każda decyzja władz będzie niosła z sobą rzesze konsekwencji, chociaż też czy jest to stuprocentowo gospodarka wolnorynkowa, już coraz mniej. Powiedzmy sobie szczerze, w momencie gdybyśmy mówili o stuprocentowym kapitalizmie, w momencie gdybyśmy zmierzali do stuprocentowo wolnorynkowej gospodarki, no to państwo nie ma prawa, to już nawet nie jest kwestia tego, że nie ma takiego obowiązku, ale nie ma prawa wręcz wtrącać się w prywatne interesy poszczególnych ludzi. Natomiast no w Polsce im dłużej funkcjonujemy, tym bardziej, częściej i gęściej to państwo się wtrąca w takie właśnie tematy, właśnie w takie rzeczy, choćby jak to miało miejsce przy okazji ustawy o zwierzętach futerkowych, kiedy to odgórną decyzją, rozporządzeniem partii rządzącej zanegowano możliwość prowadzenia określonych interesów w naszym kraju. Jeżeli ty, chłopie, z dziada, pradziada robiłeś właśnie w zwierzątkach futerkowych i pozyskiwałeś z nich futra, jeżeli miałeś potężną firmę, byłeś bogaty, twoja rodzina, no praktycznie od niepamiętnych czasów w tym rycie szła, no to hun. Powołano ustawę, twoje przedsiębiorstwo przestaje istnieć z dnia na dzień, lądujesz na bruku. I wszystkie tysiące osób, które do tej pory zatrudniałeś również. W gospodarce stuprocentowo wolnorynkowej nie ma prawa czegoś takiego być, dlatego że państwo nie ma fizycznie prawa czegoś takiego zanegować. To tak jakbyśmy zanegowali komuś możliwość produkowania chleba. No nie da się, nie można ludziska fizycznie. Jeżeli to jest jakiś prywatnie żyjący człowiek i on ma swój własny prywatny kapitał i za swój prywatny własny kapitał wykrował jakąś działalność, przedsiębiorczość, no to państwo nie może fizycznie mu tego zanegować, nie może fizycznie mu tego zabronić, prawda? Zresztą dokładnie tak samo w przypadku
handlu w niedzielę. Przecież to też jest już centralne sterowanie gospodarką. Oczywiście ja wiem, że sam handel w niedzielę ma mniej więcej tyle samo popleczników, co i przeciwników, chociaż no co ciekawe, jak pokazały, zakrojone na szeroką skalę, rzecz jasna, same, uciekło mi słowo, jak to się nazywa? Nie petycje, tylko ankiety. Właśnie, badania ankietowe. Przeprowadzono, co ciekawe, w kraju polskim zakrojone na szeroką skalę badania ankietowe i co? Potężne zaskoczenie. Okazało się, że 65% Polaków nie życzy sobie braku handlu w niedzielę. Nie jest to być może jakieś ogromne oniemienie, dlatego że można się tego było spodziewać, no bo jednak większa grupa osób w naszym kraju jest odbiorcami handlu w niedzielę. Większa grupa ludzi żyjących w kraju polskim po prostu chce coś kupić w niedzielę, niżli musi iść do roboty w niedzielę w tym handlu, prawda? Więc jeżeli ktoś musiał do tej pory iść, teraz nie musi, no to jest uchachany, tyle tylko, że on jest w mniejszości. Natomiast no ta większość jest niezadowolona, co właśnie pokazały badania ankietowe, ale władze mają to w dupie, no bo po co się pytać narodu o cokolwiek? My przecież dochrapaliśmy się władzy, to my rządzimy, my decydujemy, a naród ma się dostosować. Nasi politycy wychodzą z tym podobnego założenia, troszeczkę postępując na miarę takich średniowiecznych monarchów absolutnych, no bo raczej polityka mi to za bardzo nie przypomina. W przypadku polityka powinna być jakakolwiek odpowiedzialność wyborcza, tak? Odpowiedzialność za to, co ja robię. Jeżeli obiecałem przed wyborami narodowi jedno, no to po wyborach nie mogę robić czegoś zupełnie innego, bo w tym momencie powinienem iść do pierdla. W naszym kraju czegoś takiego nie ma, dlatego też jest to po prostu chuć. Partie rządzące są tak zadufane w sobie, że w momencie, kiedy dochrapią się do władzy, w ogóle już na ten naród przestają jakkolwiek patrzeć, przestają mu się przyglądać, przestają go nasłuchiwać. No i potem jesteśmy świadkami takich, a nie innych rzeczy. Rzecz jasna, te przykłady, które tutaj przytoczyłem, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że zawsze znajdzie się osoba, która popiera i która nie popiera, tak? Zawsze znajdą się ludzie, którym się to bardzo podoba. Tyle tylko, że też nie można być zaślepionym. Tak jak kiedyś prowadziłem rozmowę z jednym z moich byłych widzów, mianowicie też dywagowaliśmy, w tamtych czasach akurat była ta głośna afera dotycząca sądownictwa i kontemplowaliśmy sobie na te tematy, wymienialiśmy poglądy odnośnie tego, czy PiS przekroczył swoje kompetencje, czy też nie. No i w pewnym momencie mój rozmówca przyznał mi rację, powiedział, no dobra, grzechu, może i masz rację, rzeczywiście, przyznaję ci rację, PiS przekroczył swoje kompetencje, okej, nie mógł tego zrobić, tyle tylko, że ja jestem za PiS-em, więc macham na to ręką, więc się zgadzam, daję na to przyzwolenie, bo mi się to podoba, bo jestem za nimi. I w tym momencie ja tego człowieka po prostu wywaliłem ze znajomych. Dlaczego? Dlatego, że są jakieś granice racjonalności. Możemy być za kimś, ale jeżeli ten ktoś łamie przepisy prawa, no to na to już nie możemy dawać przyzwolenia, prawda? Tylko dlatego, że lubimy tą osobę. No tak nie można. Tym bardziej w strukturach władzy. Prawo to jest prawo. Konstytucja ma być ponad partią, nie partia ponad konstytucją. I o tym nie możemy zapominać. To jest bardzo ważne. Dobra, już się i tak rozgadałem nieco bardziej niż planowałem, myślę, że połowa tego klipu to jest w ogóle absolutnie nie na temat. Tak czy inaczej mam nadzieję, że materiał Wam się jakkolwiek podobał. Jeżeli Wam się podobał, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcielibyście wesprzeć kanał, nie zapominajcie o Patronite, to dzięki niemu mogę podnosić jakość kanału, dzięki niemu mogę nagrywać nowe klipy filmowe w lepszej jakości, mogę inwestować w sprzęt, kupować kamerki, lepsze tytuły growe itd., itd. Na razie z mojej strony to tyle. Widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości. Hej ludziska!